Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku zdrawkowym. Drapiemy, drapiemy. Słuchajcie, wczoraj nie udało nam się wydrapać miliona, ale jest jeszcze szansa na milion. Chociaż wczoraj również było bardzo ekscytująco, no nie powiem jaki jest wynik, a taki będę, ale jeżeli ktoś nie oglądał, to serdecznie zapraszam, tak, na wczorajszy odcinek, no bo emocje, oj, były, więc naprawdę warto zobaczyć tamten odcinek, no chyba, że już go widziałeś, więc ze spokojem można się rozsiąść i zobaczyć, jak teraz wygrywamy milion polskich złotych w świątecznym odliczaniu, tak? Już zapominamy o tej zdrabce, już ona się kończy, już ciężko jest nawet dostępna, ale udało mi się tam ją złapać i jak na tą chwilę, jak to nagrywam, to nie widzę tutaj wygranej, więc ja zakładam, że jest ta wygrana jeszcze. No, więc zakładam, że ona jest tu. Ja wiem, że ona może już być odebrana albo gdzieś tam, albo może na złą stronę spojrzałem, nie wiem. Ale co tam? Ja liczę, że ona jest właśnie tutaj. No to jeżeli chcesz pełnoprawnie zobaczyć, jak za chwilę tutaj wydrapujemy ten milion, faktycznie, no bo jak już tak mało ich zostało, zakładamy, że nie została jeszcze odebrana ta nagroda, że nikt jej nie wydrapał, no to jest duża szansa, że ona będzie właśnie tutaj. Więc jeżeli chcesz zobaczyć pełnoprawnie, jak ktoś wygrywa tutaj milion na kanale, to koniecznie, chyba, że już to wszystko robisz, ale koniecznie subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, komentarz i bierzemy się za drapanie, słuchajcie, bierzemy się za drapanie. No zdrapkę bardzo dobrze znamy, już mamy podwójnie te święta, już dawno wyszło na, zdaje chyba 2 lata temu już, na święta, już tamte minęły, już kolejne święta minęły, już zapomnieliśmy o tych zimowych świętach, już dopiero za dobre pół roku będą znowu te święta. No ale co, zdrapeczkę mamy, pokrótce przypomnę zasady, jest to jak kalendarz adwentowy, 24 okienka, musimy znaleźć prezenciki, jak będzie prezencik, to będzie przypisana kwota. No to co, no to bierzemy się i drapiemy, i drapiemy, mocno zaciśnijmy kciuki, bo chciałbym ten milion wydrapać, a i wiem, że wy chcielibyście też zobaczyć, tak, taką sytuację. Zresztą sam też chciałbym zobaczyć, jeżeli nie będzie mi nigdy dane wydrapać, no, oczywiście jest taka duża szansa, głównej żadnej wygranej, no to chciałbym chociaż zobaczyć na jakimś kanale, jak ktoś faktycznie takie coś wydrapuje. W pierwszym mamy sople, czyli niestety no tutaj wygranej nie ma, a mogłoby być 50 zł. A co jest tutaj? Tutaj jest czapka i w czapce było 1000 zł, bardzo droga czapka, to markowa czapka jest. To na pewno jest markowa czapka, słuchajcie. Jedźmy dalej. Choinka. A pod choinką 200. To bardzo fajny Mikołaj. Czy tudzież gwiazdę jakby pod choinką dawał. A tak aż się dziwnie wam powiem. Drapię taką świąteczną, taką typowo świąteczną. No w maju, słuchajcie. 20 maja. A ja drapię tutaj świąteczne odliczanie. Choinki, czapki, sople. O co chodzi, o co chodzi. Ale co się nie robi dla miliona złotych. Jedziemy z numerkiem 4. Jest! Jest, słuchajcie! No to oto ja, Michu Milioner, mówię do was, drodzy kochani widzowie. No wiem, że to może być 25 zł, ale już na pewno bardzo, bardzo się cieszę. No bo na pewno nie wyjdziemy z niczym, tak? Nawet jeżeli nie będzie tam tego miliona, czy tudzież jakiejś innej ładnej kwoty, no to na pewno na ten draping nie wydaliśmy ani złotóweczki, bo najmniejsza wygrana tutaj to jest zrocik, czyli draping na pewno za darmo, a liczę, że na plusie. No to bierzmy się za piąteczkę, tak? Potem sobie sprawdzimy, co jest pod tym prezencikiem naszym, w prezencie właściwie. Chociaż tak naprawdę to pod.
łyżwa. A co tutaj? 50 zł. Na pewno takie łyżwy te kosztują. Nie wiem, nie jeżdżę na łyżwach. Nie. Znaczy, raz jeździłem. Raz jeździłem, bardzo się przewracałem. To były wypożyczone łyżwy po prostu na lodowisku. Ale zabawa fajna, nie powiem. Jakby się jeszcze człowiek nie przewracał, to pewno by mi się jeszcze bardziej podobało. No dobrze, patrzmy, co jest pod szóstką. Świeca. A pod świecą... O kurcze, 1 000 000 zł. No ale może pod prezentem też, może też, słuchajcie. To nie znaczy, że na pewno nie. Ale szkoda, że tu jak byłby prezent, to by była naprawdę moc. Trąbka pod siódemką, a pod trąbką jest 5 000. No jakby taka wygrana się też trafiła, to by było moc. Pod ósemką skrzat. A skrzat trzyma w łapce 1 000 000 zł. To czek trzyma. 1 000 000 zł, słuchajcie, trzyma. No to szansa faktycznie na ten milion, no, spada. Chociaż nie powiedziane, bo przecież to mogą być same miliony, tak? Nigdzie nie jest powiedziane w żadnej zdrabce, że tylko jeden, czy tylko trzy, czy tylko cztery mogą być główne wygrane. Była ósemka, czas na dziewiątkę. No tutaj mamy kartkę i pod kartką jest 50 zł. No to jedziemy dziesiątkę. Oj, co tu się tak drapie? Taka stara, że się nie chce drapać, ta zdrapka? Grunże wygrana. Co mamy pod dziesiątką? Mamy aniołka. Aniołek też tam pod skrzydełkami ma, a nie, już chciałem mówić, że ma milion, ma 100 tysięcy złotych. Ocie moc, ale chyba nie ma już drugiego stopnia, tak, to jest drugiego stopnia, chyba nie ma drugiego stopnia, ale wiecie, ja to tak zerkłem tylko, to też nie, poprawcie mnie jakby co, jeżeli się mylę, bo to wiadomo, że to chodzi przede wszystkim o zabawę, tak, nigdy nie wiadomo, czasem może być, że wiecie, są pierwszego stopnia wydrapane, drugiego stopnia wydrapane, a akurat nam się trafi i byśmy powiedzieli, a nie warto, a trafi nam się trzeciego, a trzeciego to na przykład 5 000, tak? Czyli wow, olbrzymia przecież wygrana. Pod jedenastką dzwonek. No niestety, nie prezent, a pod dzwonkiem 200. A może stety, bo to znaczy, że tam jest milion. Dobra, patrzymy dwunastkę. Kożuch. Kożuch za 100 tysięcy złotych, słuchajcie. Jest moc. Jest moc kożucha. To jest bardzo drogi kożuch. To jest naprawdę taki już, nie wiem, ktoś słynny i sławny chyba nosił ten kożuch. Ciuchcia. No to ciuchcia to może kosztować dużo. To ciuchcie to są drogie. Akurat za 300 zł to chyba zabawkowa ciuchcia jest. Tak naprawdę. Dobra, jedziemy czternastkę. Pierniczek. Ciastkowy ludzik. Za stówę. O, to chyba jakiś... Michel Moron. Ale jakiś inny słynny kucharz to chyba tego piernika opiekł. Jedziemy z piętnastką. Lizak. Lizak za 1 000 zł. To jest, nie wiem, co to za lizak. Dobra, jedziemy dalej. Szesnastka. Renifer. Renifer za 300 zł. Bałwan. Żeby ktoś do nas nie mówił, ty bałwanie czasem. 200 zł. Tutaj bałwanek trzymał. Gwiazdka pod osiemnastką za 5 000. A co kryje dziewiętnastka? Ano szyszki. A szyszki to w tym świecie idą za 100 tysięcy złotych. Drogie szyszki. Dwudziestka to jest kominek. A w kominku ktoś spalił 300. To gapa.
To bałwan, jak do kominka 300 zł wsadził, co nie? I podpalił jeszcze. Dobra, jedziemy już, tutaj mamy te stragany, tak? Czyli 21, 22, 23 i na końcu jest choinka 24, chociaż tą choinkę chyba sobie zostawimy na koniec, bo tam bardzo łatwo, z tego co pamiętam, zdrapać kontrolę. No nie chciałbym psuć zabawy, tak? Sanie za 5000. Skarpeta, to co mamy w skarpecie? Stówka, bardzo byłoby przyjemnie, tak, w skarpecie 100 zł znaleźć. Tak, wyobraźmy sobie, rano wstajemy, tam z szafy skarpety bierzemy, coś nas uwiera, co to jest? Patrzymy, 100 zł. To by był szczęśliwy początek dnia, co nie? No niestety, raczej tak jak sami tam nie położymy, to się pewno nie wydarzy taka sytuacja. No dobrze, jedziemy 23. Stroik za stówę. To tak jak mówiłem, tą choinkę sobie zostawimy na koniec, no bo tam te kontrole może zdrapać. To jest stara zdrapka, więc zakładam, że wielu z was doskonale kojarzy kontrolne. No po co psuć zabawę, więc... Więc co? Sprawdzamy, co jest w tym magicznym naszym prezencie. Dwa miliony na pewno nie. To może być pewien, ale może być 1 milion złotych. No to co? No to zaciśnijmy mocno kciuki, żeby tam był ten milion, no bo to naprawdę byłby chyba najsłynniejszy chyba filmik zdrapkowy na YouTube. Jakby ktoś, ja bym 1 milion złotych. Sam w to nie wierzę trochę, ale nadzieję mam. No to co? No to jedziemy, a tam to, co mogliśmy się doskonale spodziewać. 25 zł, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze może być przecież 50 zł, tak? Bo przecież jeszcze mamy 24, więc od razu sobie zdrapiemy, chociaż pewno mamy zwrocik. Dokładnie mamy zwrocik, bo tu jest kula. Kula o wartości 1 milion złotych. To magiczna kula, magiczna. No te kontrolne sobie sprawdzimy. M, M, M. No i zakładam, że wielu by tutaj kojarzyło. Co prawda ja nie, bo nawet specjalnie jakby wyrzucam z głowy tam te kontrolne, bo nie chcę zepsuć zabawy, bo czasem faktycznie, że przez pomyłkę zdrapię jakąś kontrolną. No tak czy owak, M, M, M. Mamy zwrocik w świątecznym odliczaniu, który naprawdę bardzo mnie cieszy, no bo mieliśmy zabawę za darmo, tak? Jest prezencik, jest 25 zł, pobawiliśmy się za darmo. Podsumowanie, no nie ma co specjalnie podsumowywać. Zwrocik w zdrapeczce świąteczne odliczanie. Może nie milion, ale za to 25 zł. Ja się naprawdę bardzo cieszę. A zdrapeczka z numerem 7. No dobrze. Tym miłym akcentem, czyli brakiem minusa, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się odcinek podobał, to serdecznie zachęcam. No chyba, że już to wszystko zrobiliście na samym początku, to spoko. To nie musicie słuchać. Ale jeżeli nie zrobiliście, to serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, łapeczka w górę, komentarz pod filmem. Będzie mi naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo miło. Jeśli kiedyś gdzieś jeszcze dopadnę, czy jakieś takie, które się kończą, czy coś, czy świąteczne odliczanie, to na pewno tutaj. Czy wiem, że krzyżówka XXL, ta za 10 zł, też się kończy, chociaż ją bardzo ciężko już dopaść. Chociaż pytam o nią. Jeżeli oczywiście ją znajdziemy, no to drapiemy oczywiście na kanale. No chociaż szanse już są znikome, nie wiem czy jeszcze jest, może już nie ma, może już po prostu się teraz skończyła. Szczerze, aż tak tego nie śledzę, nie mam takich kontaktów. Nie mam takich kontaktów, żeby doskonale wszystko wiedzieć, tylko tyle co wyczytam z internetu albo z innych filmików zdrapkowych, innych tutaj youtuberów. No dobrze. Znowu się rozgadałem, przy jednej zdrapeczce tak się rozgadałem, ale to taka fajna, taka zupełnie inna zdrapeczka, więc fajnie tutaj pogadać. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i co? Pomyślności, pomyślności, dużo wygranych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!